smutek konkluzją następującą, a mianowicie w Koszalinie czekają na jeszcze, a w Słupsku czekają na pierwszy rzut. Słuchajcie, Policja, więc bądźcie ci na pierwszy rzut. Łazi po pociągach, w których jest brudno, w których jest głodno. Drogi Piotrze Kowalczyk, dlatego jeszcze dużo wolniej jest kolej w Polsce to są spółki 11 czy 10. No, ale przepraszam bardzo. Nadzór jest państwa, bo to ministra chyba. Ministra Nowaka. Więc ja się zastanawiam, co powinien minister Nowak zrobić. Oczywiście powinien najlepiej odejść. Zrobić porządek najlepiej w tych spółkach. Próbuje to robić, ale to robienie tego porządku polega na mianowaniu nowych prezesów, a zwalniają starych, którym się płaci wysokie odprawy, za które można by było kupić pociąg. I tu się zgodzę. To właśnie dociągamy do ministra Nowaka. Ta dyskusja wynikła przy dyskusji o wniosek o wotum nieufności wobec pana ministra, czyli krótko mówiąc próby jego odwołania. I naprawdę dyskusje o tym, co to były za robale, są nieistotne, chyba że będziemy mówić o pośle Niesiołowskim, który jak zwykle po chamsku odezwał się do posła Solidarnej Polski. Ja tylko chcę przypomnieć, paradoksalnie, że akurat Patryk Jaki jest człowiekiem, który zna się na transporcie, bo jest fachowcem, a pan minister Nowak jest politologiem. I to jest taka sytuacja. Tak. A poseł Niesiołowski rzeczywiście mógł trafnie rozpoznać, że to były na pewno karaluchy, ale bo on się zna na robaczku. W każdym razie, zanim Piotr Głowacki się...